Prawdopodobnie do końca życia będziemy się zmagać z pytaniami o to, czy jestem Chrystusowy, czy nie. Czy moje życie jest zbudowane na Ewangelii, właśnie tej, która wyzwala, czy raczej jest to życie, w którym znowu nie sprostałem wymaganiom Ewangelii. Dlatego dzisiaj spróbujemy tak raz jeszcze, podążając za świętym Pawłem, zapytać się, co to znaczy przyjąć Ewangelię, co to znaczy być wolnym, bo to o to będzie chodziło świętemu Pawłowi. Bardzo lubię tę historię, którą opowiada ewangelista Łukasz, o synu, który chciał być wolny, który zabrał to, co mu się należało, tak zwane dziedzictwo, i zmarnował to wszystko, wylądował gdzieś tam w chlewie razem ze świniami, już przegrał swoje życie. I ten moment powrotu, że on wraca do domu, chciał być wolny od domu, chciał być wolny od zależności i takiego posłuszeństwa ojcu, a teraz, kiedy wszystko zbankrutowało, cała ta wymyślona wolność, taka wolność, słuchajcie, o której my często mówimy, że wolność to znaczy mogę robić, co chcę, że nie ma żadnych ograniczeń. To wszystko zbankrutowało. I on wraca do domu i doznaje miłosierdzia, doznaje uratowania. Jest na nowo przyodziany w szatę, wykąpany, na nowo staje się dziedzicem. Jest uczta. Uczta, bo się odnalazł ten, który był trupem, który nie żył, a teraz właśnie ojciec o nim mówi: stał się na nowo moim synem, stał się na nowo twoim bratem, tak mówi do starszego brata. Jest powód do radości. Wolność, według Łukasza, będzie oznaczała należeć. Będzie oznaczała być częścią. Będzie oznaczała, że nie mogę robić tego, cokolwiek mi się podoba, co sobie tylko wymyślę, ale że ja się liczę z innymi. Że ja wewnętrznie jakoś jestem prowadzony i instruowany, że ja w tym się nie gubię. O takiej wolności mówi Ewangelia. I jeżeli dzisiaj po raz kolejny Paweł będzie próbował Galatom wytłumaczyć, że naprawdę wybraliście coś fałszywego, wybraliście powrót do prawa, które was zniewala. I ja dlatego chcę wam przypomnieć o tym, że to jest inna Ewangelia, ta, którą usłyszeliście na początku, którą on dostał od samego Chrystusa. I ta inna Ewangelia, ta Ewangelia początku, to jest Ewangelia wyzwalająca. Święty Paweł przypomina historię synów Abrahama. Najpierw tego, który urodził się z niewolnicy. To był taki jakby zastępczy syn. Ale syn obietnicy to jest Izaak. I to on się urodził dlatego, że Abraham był wierny Bożej obietnicy. I dlatego dzisiaj w liście do Galatów chciałbym, żebyśmy tak wyraźnie usłyszeli. Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie pojmujcie jej jako wolności do hołdowania ciału, lecz służcie sobie nawzajem z miłością. Ostatnie zdanie jest intrygujące. Wolność jest zestawiona ze służbą. Służcie sobie nawzajem z miłością. Co to znaczy? Wolny to jest ktoś, kto może dać siebie. Kto może dać swój czas, czas swojego życia, swoje talenty. Kto potrafi wyjść poza siebie i poza to, co jest definiowane wyłącznie jako moje i dla mnie. Tę wolność daje Ewangelia. Ci, którzy żyją tą radością Chrystusa, mają taką łatwość dawania siebie, to znaczy powtarzania Chrystusowej drogi. I na tym polega bycie wolnym według Ewangelii. Ewangelia, jeżeli ją przyjmiesz, ona cię wyprowadza i wyzwala. To jest znakomita droga, a jednocześnie też wyprowadza z takich naiwnych przekonań na temat tego, że wolność to znaczy mogę robić, co chcę. To nie jest, co chcę, ale to jest postępowanie według Chrystusowego wzoru.